Brutalny atak na Ukrainki. Wiadomo, co z dziećmi 21-latki Nacpolsk. Dzieci Ukrainki ranionej nożem trafią do spokrewnionej rodziny zastępczej. Po ubiegłotygodniowym ataku nożownika, dzieci ranionej 21-letniej Ukrainki trafią do spokrewnionej rodziny zastępczej. Druga z zaatakowanych kobiet, 29-latka, mimo reanimacji zmarła na miejscu. Sprawcy napaści ze skutkiem śmiertelnym również są obywatelami Ukrainy. Nie posiadają statusu uchodźcy. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 3 czerwca, około godzina 13.15. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w miejscowości Nacpolsk, w gminie Naruszewo dwie kobiety zostały zaatakowane nożem przez mężczyzn. Skierowani na miejsce funkcjonariusze wspólnie z ratownikami medycznymi udzielili pomocy rannym, jedną z kobiet, jak się później okazało 21-letnią Ukrainkę, zabrano pogotowiem lotniczym do szpitala. Sprawca zadał jej nożem ciosy w brzuch i w głowę, a także w nogę i rękę. Kobieta przeszła szereg operacji i zabiegów ratujących życie. Druga zaatakowana 29-letnia kobieta, także Ukrainka, pomimo akcji reanimacyjnej zmarła na miejscu zdarzenia. Dziećmi zajmie się rodzina zastępcza. Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała dwóch podejrzanych, także Ukraińców, w wieku 27 i 44 lat. Nie mają oni statusu uchodźcy. Status taki przyznano wcześniej obu kobietom, które stały się celem ataku. Tuż po zdarzeniu do szpitala na badania trafiła dwójka dzieci 21-latki, w wieku 5 miesięcy i 2,5 lat. Nie stwierdzono u nich żadnych obrażeń. Jeszcze w ubiegły piątek zdecydowano, że dzieci pozostaną w szpitalu na obserwacji. Z kolei w poniedziałek Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zarządzenia opiekuńczych wobec obojga dzieci. W ramach tej procedury zaplanowano na wtorek przeprowadzenie wywiadu przez kuratora sądowego z babką dzieci, jako jedynym znanym członkiem ich rodziny. Sąd zapowiedział przy tym, że po sporządzeniu i złożeniu wywiadu przez kuratora zostaną podjęte dalsze decyzje, co do tego, kto przejmie opiekę nad dziećmi do czasu poprawy stanu zdrowia matki małoletnich. Zapadło postanowienie o umieszczeniu małoletnich dzieci na czas trwania postępowania w spokrewnionej rodzinie zastępczej, oświadczyła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku sędzia Iwona Wiśniewska-Bartoszewska. Akta sprawy zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Dalsze czynności w sprawie będzie podejmował tamtejszy sąd, zaznaczyła sędzia. Prokuratura wszczęła śledztwo. Prokuratura Rejonowa w Płońsku, która w sprawie ataku nożem prowadzi śledztwo, przedstawiła 27-latkowi zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, natomiast 44-latkowi zarzuty pomocnictwa w zabójstwie i w usiłowaniu zabójstwa. Wobec 27-latka Sąd Rejonowy w Płońsku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, czyli do 1 września 2022 roku, natomiast w przypadku 44-latka nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Jak informowała w poniedziałek prokurator rejonowa w Płońsku Ewa Ambroziak, 27-letni obywatel Ukrainy przyznał się do przedstawionych mu zarzutów, w tym zabójstwa. Złożyło obszerne wyjaśnienia, wskazując też miejsce, gdzie ukryło nóż, który posłużył do ataku. Nóż ten odnaleziono. Z kolei 44-latek, jak zaznaczyła prokurator, nie przyznał się do pomocnictwa i złożył krótkie wyjaśnienie, podkreślając, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Przebieg zdarzenia z ustaleń śledztwa wynika, że 27-latek wtargnął do mieszkania w Nacpolsku. Nożem, który miał ze sobą, zadał po kilkanaście ciosów obu przebywającym tam kobietom. Powodem była próba wydobycia od kobiet informacji na temat aktualnego miejsca pobytu jego żony. Podejrzany przybył do Polski 4 dni wcześniej, gdyż uważał, że jego żona jest z innym mężczyzną. Na skutek obrażeń odniesionych w czasie napaści zmarła 29-letnia kobieta. Otrzymała ciosy nożem w klatkę piersiową, w głowę oraz w ręce i nogi. Szczegóły dotyczące obrażeń ma ustalić zlecona sekcja zwłok.
Jej 11-letniej córki w chwili zdarzenia nie było w domu, przebywała w tym czasie w szkole. Dzieckiem zaopiekowała się ciocia, siostra zmarłej, mieszkająca w Polsce. Ustalenia policji. Według policji obywatelki Ukrainy od około 3 miesięcy wynajmowały mieszkanie w miejscowości nad Polski, nie utrzymywały bliższych kontaktów z sąsiadami. Jak informowano po zdarzeniu, na posesję, gdzie mieszkały obie kobiety z dziećmi, w piątek po południu przyjechało 2 mężczyzn. Po ataku nożem, obaj odjechali. Krzyk usłyszały osoby postronne, które powiadomiły służby. Samochód, którym mężczyźni odjechali, kilka kilometrów dalej uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Na drodze prowadzącej do miejscowości Zaborowo kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Podróżujący autem mężczyźni dalej uciekali pieszo. W wyniku policyjnego pościgu, niespełna godzinę od zdarzenia, zatrzymano jednego z nich, 44-letniego obywatela Ukrainy. Drugiego z mężczyzn, 27-letniego Ukraińca, policjanci zatrzymali w piątek wieczorem w Obławie w jednej z pobliskich miejscowości, kilka godzin od zdarzenia i kilka kilometrów od miejsca, gdzie doszło do ataku. Obaj w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi.